Motormind to sklep motocyklowy z największym wyborem w Wielkopolsce. Moto SRT 800 SX, marka nowa na polskim rynku, marka być może mało znana, ale to tylko pozory, gdyż ona jest na polskim rynku obecna już od wielu lat i w dodatku święci sukcesy, tylko nie pod własną nazwą. Zapewne fani albo widzowie Moto2 mogą kojarzyć QJ Motor jako sponsora tytularnego teamu Gresini Racing. To też jest marka, którą na pewno dobrze kojarzycie, tak. A teraz chyba możemy zacząć mówić już o samym motocyklu. Tak, i to co mówiłem o tym, że ta marka jest już pod inną nazwą na polskim rynku od wielu lat, chodzi o to, że po prostu w fabryce QJ-a, czyli Kwanyang, dobrze wymawiam? Tak, Kwanyang Motors. Tak, tam są wytwarzane również motocykle marki Benelli, dokładnie w tych zakładach, a teraz QJ Motor wchodzi na pełnej, pod własną nazwą. Nazwą, dokładnie, na rynek z flagowym modelem tak naprawdę, z segmentu Adventure, tak. Czyli QJ Motor SRT 800 SX. Adwenturowy styl, szprychowane koła, bardzo fajne kufry, zawieszenie upside down, czyli wszystko, co teoretycznie powinno nam tutaj zapewniać bardzo komfortową jazdę podczas takiej turystycznej przygody. Natomiast jeżeli chodzi o testy, no to okazało się, że motocykl ma swoje plusy, ale ma też swoje wady, o których chcielibyśmy Wam tutaj pokrótce opowiedzieć. Tak. Zacznijmy od podstawowych technikaliów. Mamy tutaj dwucylindrowy rzędowy silnik o pojemności niecałych 800 cm sześciennych i mocy w papierach 92 koni mechanicznych. Tak, nie wiemy, gdzie uciekła część tych tak. koni. Natomiast rzeczywiście, porównując styl jazdy tego motocykla, to jak on się zachowuje, jak przyspiesza w całej grupie maszyn, z którą jeździł i w grupie maszyn również chińskich z 95-konnymi silnikami, czyli teoretycznie niewiele mocniejszymi, no on tutaj na przyspieszeniach troszeczkę odstawał, więc zaczynałem mieć podejrzenia, że może to być jakaś wersja przygotowana na rynek europejski o delikatnie obniżonej mocy, natomiast to trzeba będzie wyjaśnić. Natomiast to nie jest tak, że ten motocykl po prostu zostawał. Jechaliśmy w zwartej grupie, w warunkach drogowych nie ma znaczenia praktycznie, czy motocykl ma 90, czy 70, czy 160 koni, bo po prostu w tych prędkościach jakby ulicznych, drogowych poruszamy się mniej więcej podobnie. Jak najbardziej. Ja tym motocyklem zrobiłem, jadąc tutaj do Rzeszowa, żeby wziąć udział w tym naszym teście, grubo ponad 300 km, bliżej 400. Jechałem autostradą, jechałem z prędkościami powyżej autostradowych również i ten motocykl naprawdę chciał. To nie jest tak, że możemy porównać ten motocykl do 125 albo motocykla na A2, który faktycznie nie będzie chciał jechać. Nie, nie. Absolutnie. Po prostu w tym teście QJ Motor miał naprawdę mocnych konkurentów, bo mieliśmy tutaj motocykle, które miały 200 koni. Tak. No i na porównaniu, na tle może takich motocykli nie wypadał tak dobrze. Ja też się zastanawiam, czy ta moc tego motocykla wypada tak blado z powodu wagi tego motocykla. Bo jak udało nam się ustalić, motocykl waży gotowy do jazdy 263 kg i to w wersji bez kufrów. To jest naprawdę bardzo dużo. Podejrzewamy, że tak, jest tutaj kilka czynników, które się na to złożyły. Tutaj praktycznie wszystko jest ze stali, jeśli chodzi o tak zwany szkielet motocykla. Mamy stalową ramę, bardzo duże stalowe gmole, naprawdę obszerne, które chronią całe połacie po prostu plastiku. Mamy bardzo duży zbiornik paliwa, bo tutaj mamy 24 litry, co daje temu motocyklowi zasięg
Ogromny, bo ten motocykl pali naprawdę niedużo. Takie realne spalanie jest poniżej 5 litrów na 100 km w takim cyklu, powiedzmy sobie, szosowo-turystycznym. Także zapomnijcie, jak się otwiera wlew paliwa. Tak, natomiast rzeczywiście ta wartość 263 kg, którą przeczytaliśmy w danych technicznych, ona była dla nas szokiem, bo po tym motocyklu tego nie czuć, kiedy się jedzie. On jest bardzo dobrze wyważony, nie sprawia wrażenia ociężałego. Tutaj wszystko naprawdę się zgadza. On jest po prostu typowym turystykiem adventure klasy średniej. Tak jest. Andrzeju, przejechałeś pierwszą część Serpentyn na Słonnych. Poczekaj, poprawię się, bo tak poważny motocykl wymaga poważnej... Słyszałem, że masz bardzo poważne opinii. Przemyślenia na temat QJ Motor 800 SX, SRT 800 SX na Serpentynach i jego ultraprecyzyjnego prowadzenia. Tak. Prowadzenie jest na tyle ultraprecyzyjne, że trzeba jechać w miarę wolno, żeby to wszystko się trzymało, ale jest bardzo dobrze. Co prawda obroty nie pozwalają na zbyt wiele szaleństw i niestety tutaj można powiedzieć, że jeżeli chcemy bardzo dynamicznie poskładać się na kolano, to raczej może nam to nie wyjść, chociaż pewnie bardziej wprawieni zawodnicy sobie z tym poradzą. Zawieszenie jest mięciutkie, więc fajnie wybiera nierówności, ale trzymanie w zakrętach, powiedzmy, mogłoby być odrobinę lepsze. Na pewno na uwagę zasługuje dobra pozycja, bo naprawdę jest wygodnie, przyjemnie, jeżeli chodzi o jazdę. No i co? No i tak naprawdę to by było na tyle. Dziękuję. Motocykl naprawdę fajnie wali się w zakręty i moim zdaniem wynika to z ogumienia. Tutaj mamy opony Maxxisa, jeżeli chodzi o rozmiary opon. Z przodu jest 110, z tyłu mamy 150, więc też wydaje się niezbyt szeroką oponę. Natomiast do tego motocykla, do tej mocy i do tej charakterystyki pozwalała ona mi osobiście na przykład czerpać całkiem sporo frajdy z jazdy po zakrętach, ponieważ z racji tego, że opona jest mała, ten motocykl dużo łatwiej kładzie się w te zakręty i pozwala motocykliście poczuć się, myślę, że dużo bardziej właśnie takim zadziornym, adwenczerowym jeźdźcem, niż to tak mogłoby w rzeczywistości z papierów tego motocykla wynikać. Tak, w każdym naszym porównaniu jest taki jeden motocykl, który jest motocyklem najtańszym i patrzymy na jego cenę i patrzymy, co w tej cenie możemy otrzymać. Tutaj w naszym dzisiejszym porównaniu takim modelem jest właśnie QJ Motor SRT 800 SX, kosztujący wyjściowo niecałe 36 tysięcy złotych. Za niewiele więcej możecie wynegocjować od dealera opcję z pełnymi kuframi. I tak, to jest cena, która jest w porównaniu z niektórymi innymi motocyklami czasem dwukrotnie, ale nawet trzykrotnie niższa. Mhm. Natomiast są tu na pokładzie rzeczy, których w dużo droższych motocyklach nie ma. Na przykład grzane manetki mamy już w standardzie, grzaną kanapę, ten ogromny zbiornik paliwa, centralną stopkę, pełne orurowanie, gmole. Słuchajcie, hamulce Brembo. Do tego, jeżeli zdecydujecie się na wersję bez kufrów, w standardzie otrzymujecie i tak ten naprawdę solidny aluminiowy bagażnik, który pozwoli Wam zamontować tutaj tak naprawdę, co byście chcieli. Wozić z trzeciego pasażera pewnie też się da, bo wygląda on naprawdę solidnie. Ja bym chciał jeszcze przejść na chwilę do kufrów, bo jednym z najjaśniejszych elementów tego motocykla, moim zdaniem przynajmniej, są te aluminiowe kufry, które, tak jak Konrad wspominał, w tym momencie w promocji możecie dokupić do tego motocykla za 1000 zł. Kufry są trzy, mają jeden kluczyk, mają bardzo łatwy system montażu i demontażu. Ja jestem osobą, która na co dzień nie jeździ z kuframi, nie ma doświadczenia z mocowaniem tego i nie miałem z tym elementem motocykla absolutnie żadnych problemów. Kufry są wyściełane w środku, mają takie sprytne kieszoneczki w górnej części, które pozwalają pochować takie drobiazgi, które chcecie mieć pod ręką. Do tego są naprawdę ładowne, są estetyczne, są delikatnie asymetryczne. Kufer od strony wydechu też ma takie specjalne przetłoczenie, które zwiększa jego pojemność. W porównaniu do drogich motocykli albo droższych motocykli, które mamy tutaj w zestawieniu, ten system jest rozwiązany sprytniej. Jest bliżej motocykla, dzięki czemu przejazd w korkach albo na przykład gdzieś na jakichś wąskich serpentynach, kiedy trzeba mijać samochody, naprawdę nie będzie sprawiał problemu nawet mniej doświadczonym kierowcom. Wracając do czystych wrażeń z jazdy, moje były takie, że na krętych, lokalnych drogach Podkarpacia, tu gdzie teraz jesteśmy, ten motocykl spisywał się genialnie, jeździło mi się nim lepiej niż niejednym droższym, teoretycznie bardziej prestiżowym, bo to jest po prostu motocykl dla tych, którzy po prostu lubią jeździć, nie chcą na to wydawać fury pieniędzy, a jednocześnie chcą mieć na pokładzie wszystko, co potrzebne. Tak. Jeszcze skupiłem się na takiej rzeczy, czy w tym motocyklu jest coś, co definiuje jego tak zwaną chińskość.
Nie. Bo jeszcze do niedawna motocykle chińskie bardzo łatwo można było rozpoznać po charakterystycznych elementach, które wyglądały tanio, były dosyć tandetne. Natomiast tak, mamy tutaj już duży kolorowy wyświetlacz. On nie ma może jakiejś wyszukanej grafiki zaprojektowanej przez nie wiadomo kogo. Jest to czytelne. To, do czego mógłbym się przyczepić, co naprawdę wygląda jak z motocykli niższej klasy, to są zestawy przycisków, które podejrzewam, że chyba dobrze znamy z motocykli Benelli, bo one wyglądają bardzo podobnie. Są montowane w tej formie od lat i myślę, że tutaj byłaby przestrzeń na jakiś rozwój. A natomiast mam pytanie do Ciebie. Czy uważasz, że te przyciski są nieestetyczne, czy po prostu problemem jest to, że jest to, było już bardzo wiele motocykli? Nie, chodzi o to, jak czuje się pod palcem ten plastik. Nie? To nie jest taki dobrej jakości, lekko elastyczny plastik, który spotkamy w innych motocyklach. To jest po prostu taki najprostszy element, który podejrzewam można kupić na chińskich portalach aukcyjnych. Na worki, na kilogramy. Zapewne. Natomiast... i montować. Natomiast to zupełnie nie przeszkadza w jeździe. Ten motocykl jeździ bardzo dobrze i do tego jest właśnie stworzony. Najtańszy motocykl na naszym zestawieniu, natomiast bardzo dobrze wyposażony i z pewnością godny polecenia wszystkim motocyklowym turystom. Tak jest. Dziękujemy. Krzysztof Szczubełek, Konrad Bartnik, motowojażer.pl, Schubert Polska. Trzymajcie się. Cześć.